Gotów. Przed nami kolejne przykazanie, przykazanie siódme. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. Można powiedzieć, że każde przykazanie prowadzi nas cały czas o krok wyżej. Bo teraz już nie wystarczy, że ja robię. Nie wystarczy, że mi się chce i ja robię. Ale teraz musi mi się chcieć, muszę robić. I jeszcze to, co robię, muszę robić sumiennie, czyli robić po prostu porządnie. Można powiedzieć, że to przykazanie jest dla nas takim wyznacznikiem trochę naszej gotowości. To, czy właśnie ja mówiąc gotów, robię to szczerze, to wypływa z mojego serca. Bo jeżeli tak jest, no to wtedy wypływa też z tego porządne działanie. W KSM-ie mamy swoje obowiązki, mamy swoich liderów, którzy prowadzą nas zarówno w akcji, jak i w formacji. No i po coś to wszystko jest? To stymuluje naszą samoorganizację, w jakiś sposób uczy nas porządnego i konkretnego życia, ale tylko wtedy, gdy właśnie zastosujemy się do tej zasady. Będziemy chcieli spełniać te obowiązki, będziemy chcieli współpracować z tymi liderami. I do tego ta zasada nas zachęca. I wyzwanie, które chcemy dzisiaj podjąć, będzie właśnie dotyczyło tej naszej samoorganizacji, a brzmi ono następująco. W każdą niedzielę zaplanuję, co mam zrobić przez nadchodzący tydzień. Żebyśmy mogli dobrze i sprawnie działać, musimy w jakiś sposób to nasze życie organizować. I taka prosta rzecz, jak ustalenie sobie planu na cały najbliższy tydzień, co w który dzień zrobię, może nam w tym bardzo znacznie pomóc. To tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Gotów!